Jubileuszowa wystawa w setną rocznicę urodzin Józefa Szajny to dobry i odpowiedni moment, by przypomnieć o tym artyście, który wiele lat spędził w Nowej Hucie. Tu rozpoczynał swoją pracę artystyczną w 1955 roku w Teatrze Ludowym jako scenograf, później w 1953 roku został dyrektorem Teatru Ludowego. Na wystawie prezentujemy prace z różnych okresów jego twórczości. Skupiliśmy się na pracach malarskich z lat 80., z okresu, kiedy już nie tworzył w teatrze, zrezygnował z reżyserii, ale zajął się malarstwem i rzeźbą. Natomiast duży nacisk położyliśmy na dokumentację fotograficzną ze spektakli, ponieważ te spektakle bardzo dobrze obrazują, jak pracował, jak tworzył Józef Szajna. W jednej z przestrzeni prezentujemy dwa filmy. Jeden z nich stworzony przez Łukasza Szajnę, syna, który prezentuje cały materiał dokumentacyjny z działalności artystycznej Józefa Szajny. Natomiast drugi to materiał archiwalny z 2007 roku, który został sporządzony, zarejestrowany wtedy, gdy Józef Szajna był w naszym ośrodku, miał jubileuszową wystawę. I tu wraz z publicznością wspominał swoje młode lata i opowiadał o swojej całej drodze artystycznej. Ja dziękuję za zaproszenie, skorzystałem z niego, bo ja tutaj przyjechałem po moją młodość, po spotkanie z wami. Myśli mnie w tamtą stronę prowadzą. No, ja już się nie starzeję, bo starzeją się tylko młodzi. Ja się nigdzie nie spieszę i jestem punktualny. Ale ci, co się spieszą, młodzi, to się ciągle spóźniają. Nie spóźniajcie się, wybierajcie, bo wy o sobie decydujecie. I ja uważałem, że podejmując się sztuki, podejmując się studiów Akademii Sztuk Pięknych, podjąłem pewne ryzyko wolnego zawodu. Jak być niezależnym? Co to znaczy? Państwo wiecie, co to znaczy wolność, a kiedy się wolnym jest albo człowiek staje? I czym się płaci za wolność? Ja spojrzałem Panu Bogu kiedyś w oczy. Jak ciebie nie ma, to co zostaje mnie? Gdzie jest ofiara, a gdzie jest kat? Trzeba wybierać. Więc zdawałem sobie sprawę, że można płynąć na fali. No, ja jestem urodzona ryba, ale pstrąg, płynę pod prąd, a nie z prądem. Nie jestem karpiem w mulinie czasu. Byłem nikim, zerem, numerem, byłem na dnie. Muszę stać się człowiekiem, a jak mi się udało, że tu mnie po nazwisku ktoś nazywa, no to mówię, to stało się to rzeczywiście dzięki pewnej pracy, nazwijmy to, nauki. No i jednak dociekliwość. Jeżeli spojrzałeś za daleko albo wybiegłeś gdzieś w inną stronę, to weź też pod uwagę, że to jest też rzeczywistością naszego świata. Mamy przegląd twórczości Józefa Szajny, bo mamy właśnie te wczesne prace w typie malarstwa materii, czyli takiego malarstwa, które polegało na zestawianiu tworzyw takich pozamalarskich. To były szmaty, to były pakuły, kawałki drewna, one były ze sobą łączone i dodana do tego malatura, dodane do tego dotknięcia jakby koloru, dotknięcia farby. I widzą też Państwo, że Szajna nigdy nie był kolorystą. On porzucał, bardzo świadomie porzucał kolor. On uważał, że
że no, jest taki świat po wojnie, ten świat, który został po tym kataklizmie, po Holokauście, po obozach, to jest świat pozbawiony koloru. Także on unikał ostrych zestawień barwnych. Większość jego twórczości to są właśnie prace czarno-białe i tutaj jeszcze może wspomnę, że on z wykształcenia, pierwszego wykształcenia był grafikiem, także tutaj ta czerń i biel jest bardzo uzasadniona. Nie był malarzem z wykształcenia, to też jest bardzo ciekawe, był scenografem. Także tutaj zainteresowanie malarstwem zawsze towarzyszyło oczywiście pracom w teatrach w całej Polsce, bo oczywiście nie tylko w Nowej Hucie, ale także w samym Krakowie, debiutował w ogóle w Opolu, a jakby takie zakończenie symboliczne, zakończenie jego tej twórczości, ostatnia taka ważna realizacja odbyła się w Rzeszowie, w Teatrze imienia Siemaszkowej. Oczywiście Szajna to też artysta, który był znany na całym świecie, do tej pory jest znany na całym świecie i jego malarstwo, ale przede wszystkim jego teatr. Dwukrotnie reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji, dwukrotnie na Biennale w San Paulo. Już trochę zapominamy o tym, bo miało to miejsce w okresie PRL-u, więc to już jest jakby okres zamknięty, ale to była w kulturze polskiej tamtego okresu dla Polaków bardzo ważna, taka reprezentatywna postać.